Z nami Mariusz Kołodziej, szef grupy Global Boxing. Witam serdecznie i Mariusz, jakie wrażenia po ostatniej sobotniej gali, gdzie walczyło twoich trzech zawodników? No ogólnie możemy powiedzieć, że gala się udała. Wszystkie mecze, które odbyły się na tej gali, były zrobione przez naszego matchmaker, który jest równocześnie matchmaker dla Main Event i wielu innych firm. To jest Russell Peltz, człowiek historia, zajmuje się boksem praktycznie prawie 40 lat, bardzo duże doświadczenie, co pokazała gala. W sumie wszyscy byli zadowoleni z tego, jak to wyszło. Mecze były bardzo twarde, dużo krwi się lało i kibice byli na pewno zadowoleni z tego powodu. Zdecydowanie. Znowu Przemka Majewskiego określono następcą Artura Gattiego. Powiedz Mariuszu, jakie najbliższe plany? Po gali z soboty tak naprawdę czekają cię zaledwie niecałe już 2 tygodnie przerwy i następna gala, tak? Tak, następna gala odbędzie się 13 października w Newarku. Ponownie wystąpi tam Michał Chudecki, jak również będziemy próbowali nowego zawodnika, którego mamy zamiar podpisać. To będzie Essex Community College, Newark. Następna gala tydzień później, 20 na Berkeley Arena. Gala jest organizowana przez Golden Boy Promotion, bardzo dobrze obstawiona. Zadebiutuje tam, właściwie na gali zadebiutuje zawodnik, który nie jest debiutantem. To jest nasz Patryk Szymański. Będzie miał okazję pokazania się pomiędzy naprawdę czołowymi zawodnikami w boksie teraźniejszym w Stanach Zjednoczonych, jak i na świecie. Będzie miał możliwość, przede wszystkim eksperci będą mieli możliwość oglądnięcia go i ocenienia w pewien sposób. Następny show będzie odbywał się w Puerto Rico, to będzie listopad 3. Mamy tam nowego zawodnika w bardzo niskiej wadze koguciej. Jest to Puertorykanin, jak również na tej samej gali wystąpi nasz następny puertorykański zawodnik, to jest Pinky Colon. Co dalej? No, najważniejsza gala, czyli Hamburg 10 listopada. Tam wszyscy wiemy, zadebiutuje jako przyszły heavyweight champion of the world Mariusz Wach. No i zostaje na koniec kuźnia boksu, którą organizuje portfel.pl. Według wstępnych założeń wystąpią tam 3 zawodnicy z naszej grupy. Będzie to Patryk Szymański, będzie to Michał Chudecki i nasz szczurek Kamil Łaszczyk. Mam nadzieję, że wszystko, zwłaszcza z tą galą, odbędzie się w taki sposób, jak powinno. No i będzie dużo satysfakcji z tego. Już nie ukrywajmy, że największe emocje kibiców polskich czekają nas 10 listopada. Powiedz, co dzieje się w obozie Mariusza Wacha? Czy możesz wymienić już chociaż jedno nazwisko jego sparring partnera? Tą walką jest bardzo dużo zainteresowania, zwłaszcza nawet sparring partnerów, jeżeli chodzi o partycypowanie w tym obozie z Mariuszem. Mamy kilka zgłoszeń i kilku sparring partnerów, z którymi rozmawialiśmy wcześniej. Osobiście powiem szczerze, nie zajmuję się tym. Jest do tego matchmaker, który współpracuje z Juan de Leon i Piotrem Wilczewskim. Oni wymieniają się pewnymi opiniami i ustalają plan działania i sparringów na terenie Polski. Także jednym z takich sparring partnerów, który prawdopodobnie wyjedzie ze Stanów Zjednoczonych, jest Donato Wilder. Jak również, co mówiłem wcześniej, parunastu zawodników z Europy i Rosji. Nie chcę zbyt dużo wypowiadać się na ten temat, dlatego że mamy pewne problemy z blokowaniem pewnych zawodników, jeżeli chodzi o sparingi, jak odbyło się to w przypadku David Price. Także możemy zostawić to na razie w spokoju. Dziękuję ci bardzo. Trzymam kciuki za powodzenie i realizowanie planów. Jeszcze raz gratuluję. W przeciągu tylko zaledwie 2 lat to, co osiągnąłeś, naprawdę jest to mistrzostwo świata. Jeszcze raz gratulacje i dziękuję. Ja dziękuję serdecznie też za uwagę, ale wracamy do tego samego. Osiągnięcia należą do zawodników. Wszystkie sukcesy należą do nich. To oni wychodzą do ringu, oni trenują, oni starają się być lepszymi. Ja mogę im tylko to ułatwić w pewien sposób, ale jeszcze raz, oni są godni tego, żeby reprezentować siebie, nasz kraj i cała zasługa należy do nich. Dziękuję. O.
Co oni robią? Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Dawać, dawać. Okay. Życzenie, życzenie. Mariusz, brawo. Dobrze. Teraz powiedz, jakie życzenie pomyślałem. Mam pas dla pana Bacha. Okay. Super. Trzymamy kciuki za spełnienie. Mr. Baszka, that's for you. Super. Dziękuję. Dziękujemy. He's gonna get it. Yeah.